Witam serdecznie. Znajduję się w tej chwili przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku. Cóż przywiodło mnie w to miejsce? A mianowicie to, że 11 dni temu pan Konrad Steinbrecht, który był pierwszym konserwatorem Zamku Malborskiego, spoczywa właśnie na tym cmentarzu. Cmentarz jest w takim stanie, w jakim widzimy, czyli zadrzewiony. Miejsce jest zadrzewione i nie ma tu już obecnie pomników na tym cmentarzu, natomiast pozostała pamiątkowa tablica, która została ufundowana przez obecnych i byłych mieszkańców Malborka we wrześniu 2001 roku. Nie wiem, czy Państwo dobrze widzicie, ponieważ słońce akurat tak tutaj ładnie operuje. Tu jest tablica, na której jest pan Konrad Steinbrecht, który odszedł 3 lipca 1923 roku. Czyli ponad 100. rocznica odejścia była 11 dni temu. Czasy się zmieniają. Nie jestem osobą, która ocenia czasy, ludzi, miejsca. Niemniej jednak cieszy to, że mimo takiego stanu cmentarza to jest pamiątkowa tablica dla tego wielkiego człowieka, który, przypomnę Państwu, że został grób znajdował się tu na tym cmentarzu, natomiast zanim pan Konrad został pochowany, to jego ciało spoczywało w ramach takiego hołdu, spoczywało w kaplicy grzebalnej Wielkich Mistrzów. Spoczywało tam do pogrzebu. Pozdrawiam serdecznie i mimo takich wieści serdecznie zapraszam do Malborka.